Hej, witam Was serdecznie w króciutkim materiale wideo, gdzie pokażę Wam, jak korzystać poprawnie ze sklepu Mogilno, gdzie znajdują się już niektóre gadżety stacjowe, o czym wspominałem w ostatnim wideonewsie i obiecałem, że taki filmik powstanie. Więc teraz jako taki bonus do tego filmiku wideonewsa stacjowego króciutki filmik, gdzie objaśnię Wam, jak się posługiwać sklepem Mogilno. Zapraszam do obejrzenia. Mamy stronkę sklepmogilno.pl. Tutaj spośród kilku marek możecie zauważyć również markę L-Stacja. Sklep z misją, promocja ludzi, społeczności, organizacji czy firm, które funkcjonują na terenie miasta Mogilno. Właśnie lub są związane bezpośrednio lub pośrednio z Mogilnem. Promujemy i wspieramy i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, L-Stacja, sobie tutaj na tę ikonkę podświetlaną wdusimy, klikniemy, ukaże nam się logo wielkiej stacji, króciutki opis radia i gadżety już dostępne w tej chwili do kupienia. W tej chwili są to koszulka stacjowa, magnes stacjowy, naszywka stacjowa, przypinka i smycz stacjowa. Jak wspomniałem na wideoniusie wcześniejszym, będzie tego więcej. Dzisiaj mamy taki asortyment już dostępny dla Was. Na przykładzie koszulki pokażę Wam, jak taki gadżet zamówić. Oczywiście sklep, jak to każdy sklep, posiada swój regulamin. Warto się z nim zapoznać przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów. Mamy tutaj do kogo ten sklep należy, kto jest tutaj przedmiotem, sklepem, tak? Mamy kilka paragrafów. Warto sobie to przeczytać, zapoznać się z regulaminem, ponieważ każde zakupy w tym sklepie są równoważne z potwierdzeniem tego, potwierdzeniem znajomości tego regulaminu. Wróćmy zatem do L-Stacji, wróćmy do naszych gadżetów i do pierwszego gadżetu na stronce, czyli koszulki L-Stacjowej. W tej chwili jest ona w takim stylu, w takim fasonie, koszulka czarna, na razie jeszcze tutaj możliwości zmiany koloru nie ma. Jest to tylko czarny kolor z logiem takim właśnie na piersi. Ale możemy sobie wybrać krój, czy to będzie koszulka męska, czy koszulka damska. No powiedzmy, że ja chcę koszulkę dla siebie męską zakupić. I mamy też oczywiście różne rozmiary, od najmniejszego S do nawet 2XL. Ja tu sobie wybiorę XL, ponieważ taką koszulkę noszę. Mamy oczywiście cenę, mamy możliwość wyboru sztuk tych koszulek. Ja chcę koszulkę jedną, zamawiam i płacę. Przechodzimy do następnego trybu. Ukazał nam się tutaj koszyk, że mamy jeden produkt w koszyku. Na stronce nic się nie zmienia, mamy tylko, że dodano do koszyka. I teraz możemy sobie tutaj wcisnąć ten link, możemy sobie tutaj koszyk rozwinąć, tak, z prawej strony. Mamy, że coś jest w koszyku, produktów jeden, razem, tak, cena. No to tu sobie klikniemy, zobacz, koszyk. W koszyku mamy produkty w koszyku, koszulka L-Stacjowa, sztuk jedna, cena 35 zł, wartość 35 zł, wiadomo. Krój męska, rozmiar XL, razem, cena za koszulkę. I teraz możemy sobie wybrać rodzaj przesyłki. Czy będzie to paczka w ruchu, czy będzie to kurier FedEx z przedpłatą, za pobraniem, czy odbiór osobisty w siedzibie sklepu, czyli w firmie wutrzem.pl na rynku w Mogilnie. Wtedy nie płacimy oczywiście za przesyłkę, ponieważ odbieramy sobie tą koszulkę osobiście. Dobra sprawa dla mieszkańców Mogilna czy okolic, kiedy sobie zamówią koszulkę stacjową i ją sobie odbiorą bezpośrednio tutaj.
Kiedy sobie przyjdziemy do następnego kroku, zamawiam, ukaże nam się założenie konta, możliwość założenia konta lub zalogowania się na konto już powstałe. Jeżeli takiego konta nie posiadamy, a przypuszczam, że jako pierwsi, jedni z pierwszych klientów sklepu takiego konta nie posiadacie, wpisując tutaj odpowiednie dane, łącznie z adresem e-mail, na który przyjdzie potwierdzenie, założycie sobie od razu hasło, piszecie ulicę, miasto, kod pocztowy, tutaj już będzie adres do wysyłki waszej paczki, jeżeli wybierzecie sobie na przykład możliwość wysyłki takiej koszulki kurierem. I to, co wspomniałem wcześniej, finalizacja zamówienia jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu sklepu, który wam wcześniej pokazałem, znajduje się na szczycie strony w zakładce o sklepie regulamin. Myślę, że nie będzie tutaj żadnych problemów z zamawianiem produktów restauracyjnych, ale taki filmik, króciutki instrukcjarz, jak to wszystko działa, myślę, że jest dodatkowym takim, dodatkową pomocą, żeby sobie taką koszulkę czy inny gadżet restauracyjny sprawić. Pozdrawiam was serdecznie i dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmiku.